I on mnie oróżnił, a on widać, że wykształcony człowiek, zdecydowanie, ten język on znał. Aha. Ja mu różne rzeczy mówiłem i on tak naprawdę sympatycznie to znosił. I rzeczywiście mówię, o, nie pomyślałem, a to rzeczywiście nie pomyślałem. Ja mówię, że w języku angielskim nie ma czasu przyszłego. On mówi, jak nie ma czasu przyszłego. A Will, ja mówię, że Will jest tak samo czasem przyszłym jak ten. Jeżeli ja mówię, I can see you tomorrow, to jest jutro, ale jeżeli ja się pytam dziewczyny, will you marry me, to ona nie może mi odpowiedzieć, no, pan, maybe one day, tak? Ale to jest teraźniejszy czas. No jest, on jest tłumaczeniem. Technicznie można tak powiedzieć, no, ale pełni funkcję czasu przyszłego. Nie zawsze, w ogóle nie zawsze. Jak ja patrzę na Gabriela, też, mówię, that will be Gabriel. To mnie tu chyba będzie Gabriel, tak jak po polsku. No, ale wiecie, ja nie mówię, że on będzie jutro Gabriel. Ale po czasu przyszłego, chociaż nie w funkcji. Ale tak powiem, dlatego, że to jest identyczny idiom. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli ja mówię I must see you tomorrow, i się zapytam, jaki też czas? Muszę cię zobaczyć jutro. No to jaki też czas? Przyszły czy teraźniejszy? To jest kwestia... Nie ma czasu przyszłego. Jest to kwestia jeżeli ja się zapytam, will you let me have it, tak? Ważne, żebym uczeń wiedział, że się odnoszę do przyszłości. Czasami tak, ale jeżeli ma pan prezent kontyniens, to też się odnosi do przyszłości. Oczywiście, prezent, tak, simple i tak dalej. Oczywiście, my train leaves at 6. Tak? No i tak dalej, jest około 7 sposobów takich. No, ale to są... Dlatego na przykład w książce Thompson i Martinet, tak? Mhm. Oni nie mają, mają prezent symbol, prezent kontyniens i tak dalej, ale to dwie kobiety, nie wiem, czy pan zna Thompson i Martinet? Znaczy znam, ale to są dwie kobiety, które stale to pisze, stara, ale bardzo dobra. Tam nie ma przyszłego czasu, tam jest future forms. To jest rozdział future forms, czyli to są formy przyszłe. No, więc ja mu to powiedziałem i on rzeczywiście przyznał, no, powiedział, pan, ale że to jest ciekawe. Może tak samo, no tak, ale to są takie rozważania już bardziej, nie chcę powiedzieć filozoficzne, ale z punktu widzenia ucznia, tak naprawdę, to jak prezent perfect, tak? To nie jest ani czasem przeszłym do końca, ani teraźniejszym. Jest teraźniejszy, to jest teraźniejszy, dokonany. Jeżeli ja mówię he has died, to znaczy, że on nie żyje. A nie, ale jeżeli powiem he has lived here, to nie znaczy, że już po nas. He has lived here, to znaczy, że on to jest jego miejsce. No właśnie, jest. Lived. No, czyli jest dokonany tak do końca, gdybyśmy tak się uciekli. No ale on jest dokonany, dlatego że to jest za nim. I no nic, no w każdym razie. O, prezent perfect. Pana nie widać. Może pan sobie, tu jest rozdział o Present Perfect. Ja się uważam za najlepszego specjalistę Present Perfect na świecie. Także akurat... Mam bardzo dużą taką... No bo ja mam 64 lata, proszę pana, i ja nic innego w życiu dorosłym nie robiłem, jak uczyłem angielskiego, więc ja mam za sobą naprawdę całą kupę przemyśleń. Jeżeli co do rdzenia byśmy się często zgodzili. No. A poza tym ja mam wyniki. Jeżeli ja uczę dzieci czy starszych Present Perfect i oni robią wszystkie ćwiczenia idealnie, korzystając z mojej definicji, to znaczy, że oni wiedzą, o co chodzi. Zapewne tak, chociaż z moich doświadczeń składnie wynika, że robienie ćwiczeń to jest jeszcze początek sukcesu. Ale oczywiście, żeby w mowie, ale to już jest inna sprawa. Ja mówię tylko o gramatyce. Jeszcze pytanie, czy jesteśmy amerykańskimi prymitywami, czy angielskimi wysublimowanymi? Wie pan, ja czytam bardzo dużo takich felietonów amerykańskich. Bo na przykład prezent perfekta to raczej w ostateczności używają. Nie, używają. Używają, zdecydowanie używają. Używają kolegów. To używają to, co znają. To jest tak, jakby ktoś powiedział, że Polacy nie używają formy powinieneś był, tak? Tylko powinieneś. Tak, okej, ale Polacy tak nie mówią, to kto prawda. Mówi powinieneś był? To prawda, ja mówię też, powinieneś. Ale to już po prostu wyszło z użycia, natomiast w angielskim prezent perfect ma bardzo mocne uzasadnienie. No jakby dużo naświetla, równie dobrze można przez continuous spróbować wyrugować tak naprawdę, prawie równie dobrze. Ale tak naprawdę można na migi pokazywać. No, właśnie, też. Tak, oczywiście. No. Ja też zawsze mówię, że wystarczy mówić kocham cię, jedzenia oczywiście. No tylko spadek. Chodzi o to, żeby to dobrze mówić. Chodzi o to, żeby to znać, no, żeby to wiedzieć. Więc tym, jak ja słyszałem rozmowę z nie wiem, to chyba John Lennon opowiadał, że jak oni występowali na Shea Stadium i w ogóle nie było nic słychać, bo był taki wrzask, że i
I on mówił, we were being shouted down, tak? We were being shouted down. To ja znam mnóstwo ludzi, którzy mi powiedzieli, nie wygłupia się, kto z nich mówi, we were being shouted down, tak? Nie, no oczywiście. Mówi dlatego, że chciał to powiedzieć, no, a przecież to nie był jakiś profesor uniwersytetu, John Lennon, tak? Jeszcze na dodatek w roku 65, tak? Więc ja jestem za tym, żeby jednak to umieć. Ja mam tu zresztą, opisuję taką historię na takiego przyjaciela, który jest wykształconym bardzo Brytyjczykiem, ale mieszka w Polsce od 20 lat, więc na polski. I on powiedział, że to jest jego ulubiona absolutnie książka z gramatyki, że nikt nie jest takim specjalistą od czasów jak ja. I w każdym razie kiedyś sobie rozmawialiśmy, bo on ma dzieci, które są dwujęzyczne, idealnie dwujęzyczne, bo się urodziły tam, ale mieszkałem w Polsce. I kiedyś jechaliśmy samochodem i ja do niego mówię, Michał, powiedz mi, jak będzie po angielsku, pogadamy po polsku, gdybym wiedział to, co wiem. A on mówi, if I knew what I know, ja mówię, błąd. A on dlaczego? Ja mówię, bo to jest niepoprawne zdanie, to nie ma sensu, if I knew what I know, to wiesz czy nie wiesz. A on zaraz, a jak ma być? Ja mówię, if I had known what I know. O kurczę, faktycznie, nie pomyślałem. Monika, jak będzie po angielsku, gdybym wiedziała to, co wiem? A ona mówi, if I knew what I know. A on mówi, wrong, tak? Bo po polsku jakby było, gdybym był wiedział, jest, tak? W tym zdaniu jest troszeczkę pułapka, dlatego że nie, po polsku też można tak w pierwszym odruchu pomyśleć, że to gdybym mówię, teraz wiedział to, co teraz wiem, to jest po polsku bez sensu. Dlatego mówię, po polsku mam, gdybym był wiedział. Gdybym był wiedział kiedyś, co teraz wiem. No i to będzie dokładne te tłumaczenie. Ale w każdym razie to potwierdza to, co pan mówi, że oni się aż tak tym nie przejmują. Ale ja uważam, że no szczególnie jeżeli ktoś ma zdać maturę, tak, na 100%, no to powinien to umieć zrobić, bo tam się dostaje punkty za gramatykę, tak? No tak, oczywiście mówimy o rozszerzonej. Bo no, o rozszerzonej, no ale to w tej chwili... To strasznie trudno jest nie znać, nie wiem, czy dałbym radę nie znać. Ja jestem od 12 lat egzaminatorem maturalnym, od 13 już w tej chwili. Rok w rok w maju sprawdzam te matury. I tu jest jeden rozdział... To jest pan w pewnym sensie moim naturalnym wrogiem. To ja przygotowuję ludzi do pokonania tego, co pan te kłody chce przerzucać, a ja głównie uczę do matury rozszerzonej. Ale w każdym razie tu jest taki rozdział, Where is my torba się nazywa. Ja pamiętam, jak kiedyś jeszcze było takie polecenie, napisz list. Siedział 5 godzin z o tym, że zgubiłeś torbę, podaj, gdzie to się stało, co w tej torbie było i poinformuj, w jaki sposób się z tą skontaktować. To było takie polecenie. Takie klasyczne, bo tam są takie zadania praktyczne. I ktoś napisał wypracowanie, to myśmy sobie wszyscy później opowiadali, to ja to do dziś pamiętam. I lost torba. Tak było napisane. I lost torba. Torba was big and brown. In torba was books. My telephone i numer telefonu. I to było 4 punkty na 5. Dlatego, że były podane wszystkie informacje, a błędy nie przekraczały 25%. A torba liczona była też jako jeden błąd. A co teraz jest inaczej? No, podstawowa matura jest właśnie taka cały czas. Więc podstawowej nikt nie zdaje, bo to każdy głupi potrafi. Dzieci zdają rozszerzoną, a mają ambicje, więc chcą zdać na 100% albo przynajmniej na 90%. A tam już trzeba to wszystko wiedzieć. Więc jak pan uczy angielskiego, ja wiem, że pan się czuje mocno, ale ja bym panu polecał, bo pan się z tego dowie czegoś, czego ja żałuję, że nie wiedziałem, jak byłem w pańskim wieku. Naprawdę, słowo daję. Ale tu powiem panu, przyszło dwoje dzieci, takich z mojego punktu widzenia, dzieci, którzy wyglądali na licealistów, no powiedzmy wczesnych studentów. I oni kupili tę książkę. Ta dziewczyna, tacy ładni byli oboje. Ta dziewczyna taka ładna, ten chłopak taki ładny. I rozmawialiśmy o tym i ja jej mówię, to co panu, nie? Że naprawdę polecam, bo to ciekawe rzeczy. A ona uczy angielskiego. No to pomyślałem, aha, to jest pewnie student. I ja jej mówię, że niech pani sobie to przeczyta, bo ja mam doświadczenie. Ona mówi, no ale wie pan, ja jestem starsza niż pan myśli.
są do odebrania w Polsce informacji targowych. Ona naprawdę wygląda na dziecko, a on też. I ja mówię, o, że to pani bardzo dobrze wygląda, bo ona, no bo ja już uczę 18 lat. Ja mówię, jak 18 lat, to kiedy pani zaczęła? No, 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 że dosyć wcześnie. I okazało się, że on ma 34 lata, a ona 33. A ona zaczęła jeszcze chyba w liceum uczyć, z tego co mówiłem. No, wcześniej teraz zaczynają. No, więc...